Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. W 1998 roku byłem prezydentem Krakowa i miałem ogromny honor i zaszczyt wręczać pierwsze honorowe obywatelstwo miasta Krakowa pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. I panie pośle, nie tylko się nie wstydzę, ale po prostu to naprawdę traktuję to cały czas jako wielki honor i zaszczyt. Oczywiście, że powinniśmy się pięknie różnić, tylko dziwię się, że przytaczane przez przeciwników tej uchwały to są właśnie jakieś periodyki wojskowe, to są jakieś wypowiedzi komunistów byłych. Natomiast trzeba też poczytać innych. I teraz powiem tak, że ja absolutnie w 100% kładę na to, że wierzę Zbigniewowi Brzezińskiemu niż generałowi Puchale, na który tu jeden sposób się powoływał. Bo jeśli to był człowiek, a wiemy, kim był generał Puchała, jaką rolę odegrał, który właśnie ten system próbował chronić i bronić do końca, to wybaczcie panowie, ale trudno przyjąć, że to jest wiarygodny człowiek. Ja bardzo dziękuję, że ta inicjatywa powstała i dziwię się, że 2 lata musiało to trwać, żeby uhonorować pułkownika Kuklińskiego uchwałą. Chciałem poinformować, że w Krakowie powstało stowarzyszenie imieniem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, które w niedługim czasie postawi pomnik. Nie pomnik pułkownikowi, nie będzie to pomnik figuratywny, ale będzie to pomnik jego Proszę dzieła. Proszę kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.